Witam, chciałbym Wam dzisiaj pokazać Bluetootha do radia samochodowego. Transmitter muzyki to jest. I chcę Wam pokazać, jak działa. Akurat mój samochód jest w benzynie. Także Bluetooth kosztował Allegro z przesyłką 17,99. Takie małe urządzonko. Pokażę Wam, jak działa. Pod gniazdem zapalniczki samochodowej z ładowarki. Akurat mam ładowarkę TomToma tutaj. Od nawigacji. Zasilanie. To może pokażę, jak to działa. Tylko podetnę AUXa sobie z radia. AUXa mam podpiętego akurat z tyłu radia. Przyścińcze. O, to jest moje radio. Przerzucę tutaj na AUX. Słońce mi się odbija, no ale to nieważne. Pokażę Wam, jak to działa. Tutaj w telefonie może wyszukamy tego Bluetootha. Filmik nie będzie najlepszej jakości. Grywam z tym małym telefonikiem. Bluetooth. Mam tutaj. Połączył się. Także tak. Pokażę Wam teraz jakiś tam fragment muzyczki puścimy. Także to działa. Ale to chciałem Wam pokazać. Chciałem Wam pokazać, jaki Bluetooth ten emituje zakłócenia przez tą ładowarkę, kiedy jest podłączony, odpala auto. Włączyło mi się radio. Włączę muzykę, żeby było słychać. Tak, i rozłączył mi się Bluetooth. Nie wiem, czy słyszycie. Może wezmę tutaj gdzieś bliżej głośnika. Takiego czadu daje na ładowarce. Straszne zakłócenia zbiera ten Bluetooth. W trakcie odpalenia silnika, kiedy silnik pracuje. Niezbyt to fajnie brzmi, ale może go odepniemy i zakłócenia zginęły. Podepnę go teraz pod wejście na pendrive'a USB w radiu. Power on. Połączył się z radiem. Zakłócenia troszkę są. Ale nie są tak straszne akurat. Nie są tak straszne akurat jak z ładowarki. Może włączę muzę. Przyciszę trochę. To było takie łupnięcie. Ogólnie, jeżeli podłączymy mu ładowanie z radia samochodowego, nie wiem jak na innych radiach, ale na moim biedronkowym radiu, które ma 8 lat, zakłócenia są
niesłyszalne podczas muzyki puszczania. Także tak, widzicie sami. Jeżeli macie jakieś dodatkowe zasilanie, nie wiem, powerbanka w samochodzie, będzie działało to fajnie. Nie będzie tych zakłóceń. Z ładowarki samochodowej, nie wiem jak w dieslu, bo nie testowałem, ale w moim dwulitrowym benzyniaku akurat straszne zakłócenia emituje na tej ładowarce TomToma. Jeszcze sprawdzałem jeszcze drugą ładowarkę, też TomToma, że takie coś. Także tak, Bluetooth działa, powiem, że nawet fajnie odbiera. Zasięg w instrukcji pisze, że jest do 10 metrów, no z 20 metrów mi to grało. Tylko że na otwartej przestrzeni, przy otwartych drzwiach w samochodzie. Także nie jest źle. Jeżeli kogoś by interesowało coś takiego, w sumie za te pieniądze to polecam. Fajny gadżet. Można go również w domu podłączyć pod ładowarkę jakąś telefoniczną, nie wiem, aukta podbierze i macie Bluetootha za 18 zł, tak jak ja. Możecie sobie grać w domu pod jakieś głośniki. Bez problemu. Dzięki za oglądalność. Jeżeli komuś pomogłem, filmik się podobał, dajcie łapkę w górę. Przetestujemy coś nowego niedługo. No, polecam tego Bluetootha. Tylko nie polecam na przykład zasilania przez ładowarkę samochodową. Nie wiem jak w waszych autach, ale u mnie strasznie to brzmi. Straszne zakłócenia odbiera. Dzięki, cześć. Powodzenia.